Moi drodzy, za mną w Bazylice Guadalupe znajduje się obraz męczenników wojny właśnie pomiędzy państwem a kościołem, która tutaj rozegrała się właśnie przed laty. No i ten bohater dnia, przede wszystkim bohater, ten José Sánchez del Río, czyli ten nastolatek, który oddał życie za Jezusa Chrystusa, z tym zawołaniem swoim słynnym Viva Cristo Rey, czyli niech żyje Chrystus Król. Za mną tutaj kolumna, której władze państwowe niszczyły wszystko to, co święte. No i jeszcze zaskakuje fakt, że ta bazylika oczywiście się trzyma. My idziemy z górki i tu jest wiele pęknięć, potrzęsień ziemi. Mówi się, że właśnie nad wszystkim czuwa Maria z Guadalupe. Za mną właśnie znajduje się relikwiarz świętego José Sánchez del Río, właśnie tego młodego chłopaka, który oddał swoje życie za Jezusa Chrystusa, i wiele próśb. Także tutaj w sposób szczególny myślę o tych, którzy oglądali film Christiade, i o tych wszystkich, którzy są dla nas wzorami do naśladowania. Niech te słowa, niech żyje Chrystus Król, będą dla nas również takim Jego jasnym przesłaniem, że najważniejszy w życiu ma być Jezus Chrystus.